8,5 minuty po godzinie 18. Marcin Wikło, dzień dobry. To jest wieczorny, można powiedzieć, już chyba, chociaż jeszcze widno, program telewizji w Polsce.pl. Możecie nas państwo oglądać na 196. kanale Polsaty Cyfrowego. Do godziny 20 na pewno porozmawiamy jeszcze z posłem Adamem Andruszkiewiczem, Wolni i Solidarni. Opowie nam coś ciekawego o swojej nowej politycznej inicjatywie. Dziś tematem dnia było przesłuchanie byłego szefa ABW, generała Krzysztofa Bondaryka, i naszym gościem będzie Jarosław Krajewski, wiceprzewodniczący Komisji Śledczej do spraw Amber Gold, ale zaczniemy od Marty Bożenckiej, rzecznika prasowego Partii Republikańskiej, już teraz u nas w studio. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Marto, Partia Republikańska, mówi się o was, że partia prawicowa, ugrupowanie prawicowe, ale podobno z tych takich osób, które można traktować poważnie w polityce, na prawo już bardziej nic nie ma. To prawda? To rzeczywiście taka skrajność? Że na prawo już tylko ściana od nas. Tak. No myślę, że tak. Wartości jak najbardziej prawicowe są nam jak najbliższe, czyli przede wszystkim jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, o kwestie ochrony życia, no to kładziemy duży nacisk na kwestie narodowe też, więc w 100% można nas nazwać prawicowcami. No i teraz posilę się cytatem. Podstawowym polem naszego funkcjonowania jest budowa i rozwijanie zaplecza intelektualnego do działalności społecznej w formie Instytutu Naukowo-Badawczego. To o Fundacji Republikańskiej, która ma być takim think tankiem, tak? Tak, to jest nasze zaplecze intelektualne, można powiedzieć. Pracuje w fundacji mnóstwo bardzo dobrze wykształconych ekspertów, którzy służą nam zawsze pomocą. I to właśnie oni stoją za nami, dzięki nim właśnie staramy się mieć odpowiednią wiedzę na każdy właściwie temat, który jest w przestrzeni publicznej poruszany. Można powiedzieć, że trochę budujecie Polskę na nowo od spodu, czyli co, ta coś tak teraz nie podoba się, trzeba ją jakoś zmieniać? Zawsze wszystko może być jeszcze lepsze, prawda, panie redaktorze, i właśnie z takiego założenia wychodzimy. Chcielibyśmy za ileś lat, za 10 może, czy może mniej, zobaczymy jeszcze, jak się uda, stworzyć taką Polskę, taką wizję Polski, którą my chcielibyśmy, że tak powiem, przeforsować, czyli jak sama nazwa Republikanie wskazuje, dobro wspólne powinno być najważniejsze, żeby wszystkim Polakom, każdemu Polakowi żyło się w Polsce jak najlepiej i żeby nie było nikogo wykluczonego, kogoś, kto może narzekać, że w Polsce żyje mu się źle. Ja tak pytam o, zagaduję, czy poprawiać tą obecną Polskę, bo pytam trochę o wasze relacje z Prawem i Sprawiedliwością i zapatrywanie na ten rząd, który jest teraz, no bo posłanki, republikanki, które są w parlamencie, to są częścią Zjednoczonej Prawicy, ale jednak to jest pewna odrębność, tak? Tak, ale pozostajemy trochę odrębni, staramy się mieć, w niektórych kwestiach mamy nieco inne zdanie, co często staramy się właśnie akcentować, ale ogólnie Zjednoczona Prawica, jesteśmy w obozie Zjednoczonej Prawicy i chwalimy sobie tę współpracę. Czy Viktor Orban to jest taki wzór polityczny dla pani szczególnie? Dla mnie tak jak najbardziej. Uważam, że to jest największy wśród żyjących polityków, wśród polityków żyjących w ogóle w Europie, a pewnie i na świecie. Chociaż przyznam, jestem mało obiektywna, ponieważ od lat jest moim idolem, więc nie wiem, czy moje zdanie można tak serio traktować, ponieważ jestem trochę w niego zapatrzona, to fakt. Ale lubi pani cyników w związku z tym? Pragmatyków. Cynik to może za mocne słowo, ale pragmatyzm u premiera Węgier to jest właściwie jego najważniejsza cecha. To ktoś, kto go lubi albo jest w niego zapatrzony, może powiedzieć pragmatyk. Pragmatyk. Ja no, owszem, szanuję, ale nazwałbym jednak cynikiem, bo ta jego gra, ta jego relacja z Rosją, to jest jednak coś, co każe przynajmniej się zastanowić nad takim bezgranicznym zaufaniem dla Viktora Orbana. Tak, właśnie trochę obawiałam się tego pytania o Rosję, ponieważ no, chyba każdy, kto chociaż trochę... A to trochę... było jasne, że ona padnie, prawda? Tak. Właśnie dlatego się obawiałam, ponieważ Viktor Orban stawia na pierwszym miejscu zawsze interes Węgier, w tym interes gospodarczy. Szczególnie chce, żeby, ponieważ na Węgrzech 80% gazu jest dostarczanego właściwie na chwilę obecną z Rosji. W ogóle rosyjskie przedsiębiorstwo Rosatom przecież rozbudowuje elektrownię atomową w Paks na Węgrzech. Czyli praktycznie zdecydowana większość energetyki jest jakby uzależniona na Węgrzech od Rosji, można powiedzieć. Jednak Orban wie o tym, że mu się to po prostu opłaca. Dzięki temu dostarcza Węgrom dużo niższe są ceny gazu ziemnego, a 75% Węgrów ogrzewa swoje domy właśnie gazem ziemnym. A to nie jest taki cwaniak polityczny, że gdzie nie pojedzie, to pogłaszcze po plecach, powie, no z wami to jest fajnie, najlepiej tak było ostatnio podczas wizyty w Polsce. No piękne słowa znowu słyszeliśmy piękne od słowa, premiera ponieważ Węgier. Pan premier Węgier jest człowiekiem w ogóle pełnym uroku osobistego. No to już mówi prawdziwa fanka. Tak, prawdziwa fanka to mówi. Uważam, że rzeczywiście potrafi każdemu powiedzieć miłe słówko. To jest jego zaleta. A czy rzeczywiście, co jakby o tym myśli, o tym muszą decydować, prawda, czyny. Na przykład teraz może niedługo się okazać, że artykuł 7
zostanie uruchomiony przeciwko Polsce właśnie. No i okaże się, co i wtedy znaczy się to węgierskie słowo. Tak, okaże się właśnie wtedy. I to ja znowu będę szukał tutaj jakby tej łyżki dziegciu. Czy to nie jest tak, że Viktor Orbán poprze Polskę, bo gdyby w przyszłości doszło do tego, że Węgry będą takim artykułem zagrożone, no to wtedy też będzie liczył na rewanż. Pragmatyk. Pragmatyk w 100%. Uważam, że niezależnie od tego, z jakich przyczyn coś takiego, czy właśnie poprze Polskę, to ważny jest sam fakt, że poprze, prawda? To jest najważniejsze. Ponieważ uważam, że w polityce liczą się przede wszystkim nie słowa, a właśnie to, co się robi. Interesy się liczą przede wszystkim, tak, w polityce, dokładnie. A między narodami to już w ogóle. Natomiast między narodami polskim i węgierskim jest jakaś taka nie do końca chyba dla mnie zrozumiała przyjaźń, bo dzieli nas mnóstwo rzeczy, choćby język, który jest językiem dla mnie szalonym absolutnie i naprawdę niewiele się z węgierskiego da zrozumieć, a jednak to porozumienie między Polakami a Węgrami jest świetne. Ja byłem niedawno w Esprim na dniach przyjaźni polsko-węgierskiej i to jest po prostu taka energia, do której nawet języka nie potrzeba. Na czym to polega? No to jest fenomen, na którym wielu politologów, ekspertów, historyków się pochyla od lat i właściwie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Myślę, że po prostu dusze polskie i węgierskie, to umiłowanie wolności, jak patrzymy na naszą historię, jest wiele punktów wspólnych, że walczyliśmy o wolność, tak jak chociażby Węgrzy w 56 roku, jak walczyli z Rosją radziecką, co właściwie było, rzucili się, można powiedzieć, z motyką na słońce. Podobnie było tutaj w Polsce Solidarność czy Powstanie Warszawskie. Wiele jest takich przykładów. Myślę, że właśnie to umiłowanie wolności i patriotyzm głęboki to jest coś, co najbardziej nas łączy. No dobra, to przejdźmy jeszcze do tych interesów. Podczas wizyty Viktora Orbana w Polsce znów była ta sprawa komunikacyjna przedstawiona, to znaczy, o ile Europa jest nieźle skomunikowana ze wschodu na zachód, to z północy na południe już nie tak dobrze i budowa drogi tej takiej prowadzącej od Polski, no Via Carpatia to jeszcze jest powiedzmy pieśń przyszłości, prawda, ale też mówimy i o połączeniu drogowym i o połączeniu gazowym. I kolejowym też, bo też jest właśnie jest problem taki z Warszawy do Budapesztu, gdzie się 12 godzin, bo nawet i dłużej pociągiem. Rzeczywiście no jest słaba ta komunikacja trochę, ale myślę, że w przyszłości będzie coraz lepiej akurat na tym polu. No dobra, zobaczymy. To teraz do polityki krajowej przejdźmy. Pan przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL-u, powiedział, że za pieniądze z likwidacji Wojsk Obrony Terytorialnej można by wszystkie żądania niepełnosprawnych zaspokoić. Zaatakowała natychmiast pani Anna Maria Siarkowska. Nie zdziwiło mnie to, posłanka republikanka, która jest wielką fanką znowu Wojsk Obrony Terytorialnej i ona jakby dba o te sprawy. Rozumiem, że pani absolutnie jest po stronie koleżanki. Po stronie poseł Siarkowskiej, mojej szefowej właśnie. Nie dziwię się temu, co powiedziała, ponieważ Wojska Obrony Terytorialnej jest to rzecz absolutnie w naszym położeniu geograficznym, przede wszystkim biorąc pod uwagę sytuację polityczną teraz w Europie i zagrożenie strony wschodu, które jest całkowicie jak najbardziej realne, mówię oczywiście o Rosji. Wojska Obrony Terytorialnej muszą w Polsce być. To jest, nie możemy opierać się tylko na zawodowej armii. Wojska Obrony Terytorialnej na pewno bardzo pomogłyby na terenie danym bronić Polski. No tak, no mogą pomóc, natomiast nie jest to armia podstawowa, tak? Tutaj mówimy o armii zasadniczej i wspomagających wojskach obrony terytorialnej. Pani Marto, na koniec chciałem zapytać jeszcze o kongres, który się zbliża, kongres republikański. No, trochę rozmawialiśmy przed anteną. Pani mówiła, że to takie święto republikańskie będzie. Tak, to jest dwa razy do roku, ponieważ kongresy są edycja wiosenna, jesienna. To są dwa najważniejsze dni w środowisku polskich republikanów. Przy tej okazji bardzo chciałam zaprosić i widzów, jak i pana redaktora. W najbliższą sobotę się odbędzie nasz 12 już z kolei kongres republikański. Zazwyczaj jest tak, że wtedy widzimy się, wszyscy republikanie z całej Polski się zjeżdżają do Warszawy i dyskutujemy o tym, jak naprawić Polskę, w cudzysłowie oczywiście, jak uczynić ją jeszcze lepszą. W tym roku szczególny nacisk kładziemy na gospodarkę oraz na kwestie poruszania się w świecie globalizacji, cyfryzacji, gdzie jest miejsce Polski, oraz przede wszystkim szczególnie zachęcam właśnie do udziału w części poświęconej samorządom, ponieważ będą kandydaci właśnie na prezydentów wielkich miast, między innymi pan Kacper Płażyński, który mam nadzieję zostanie prezydentem Gdańska, oraz pan Waldemar Buda, który będzie startował na urząd prezydenta Łodzi.
I oni będą starali się odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, żeby prawica wreszcie sięgnęła władzy po władzy w wielkich miastach, ponieważ no nie oszukujmy się, tak jak Gdańsk na przykład, kojarzy się przede wszystkim, jest to zaplecze Platformy Obywatelskiej i mam nadzieję, że pan Kacper... ostatnio już prawie, że osobiście Pawła Adamowicza, tak, już nawet tak, nie Platformy, która tak, też chciałaby ten Gdańsk odzyskać. Jego latypundium wręcz, tak. Mhm. I mam nadzieję, że panu Kacprowi Płażyńskiemu czy innym kandydatom uda się właśnie przełamać to i sprawić, żeby Gdańsk czy Łódź były miastami rządzonymi właśnie przez prawicę. Pani rzecznik, pani powiedziała, tak usiądziemy i zastanowimy się, jak tutaj naprawiać Polskę, to trochę tak marzycielsko zabrzmiało, a jaki konkret w tym wszystkim, bo będą panele dyskusyjne, kto będzie, tak, kto opowie o tym, jak tą Polskę naprawiać. Znaczy są to osoby, które są związane oczywiście ze środowiskiem republikańskim, na przykład o gospodarce będzie mówił pan wiceminister finansów Paweł Gruza, różni nasi eksperci, z kolei właśnie o samorządach wymienieni przeze mnie goście, z kolei o miejscu naszym w dobie cyfryzacji, globalizacji, szczególnie tej nacisk jest położony na tak zwaną wojnę hybrydową trochę, między innymi Radosław Żydok oraz inne osoby, nasi eksperci będą o tym mówić i oczywiście pan wiceminister kultury Paweł Lewandowski, również republikanin. Okej, okay, a dlaczego właśnie takie, znaczy gospodarka i jakby ten samorząd, to zrozumiałe, szczególnie teraz w tym roku, kiedy mamy wybory samorządowe, a te wojny XXI wieku, cyfryzacja, te zagrożenia, dlaczego to powinno nas zajmować? No bo jest to bardzo ważna, zasadnicza wręcz kwestia w dzisiejszym świecie, ponieważ poruszamy się wszyscy w środkach masowego przekazu, przede wszystkim w internecie teraz, prawda, i często się mówi, że jest wojna hybrydowa, że są różne trolle internetowe, fake newsy, i to jest jakby krótki poradnik, przewodnik, jak się w ogóle poruszać w tym świecie, na co uważać, jak komunikować się z innymi, żeby to było prostym, zrozumiałym językiem, dla każdego zrozumiałym. No to zapytam, jak to robić, jak się komunikować, jakie wysyłać komunikaty, jakie komunikaty przejmować, a jakie filtrować? Przede wszystkim należy chyba sprawdzać źródła, skąd, że tak powiem, dana informacja pochodzi. Trzeba uważać na to, co się też udostępnia, czy podaje dalej, chociażby na Twitterze, czy na Facebooku, ponieważ często się okazuje, że jakieś źródła, czy te fake newsy po prostu sobie zaczynają żyć własnym życiem, prawda, i na to trzeba uważać. 12. Kongres Republikański w Warszawie, w Palladium, 19 maja, czyli w sobotę. Zapraszamy, tak, zapraszamy serdecznie. Proszę sobie wpisać w wyszukiwarkę, tam będzie adres i będą wszystkie jakby zasady, na których na ten kongres można się dostać. Co poza tymi trzema panelami dyskusyjnymi? No poza tym oczywiście będzie możliwość spotkania wielu osób, ekspertów, ministrów, polityków, dziennikarzy, będą sami, będzie dużo wartościowych osób, będą różne gry i zabawy republikańskie też stricte, bo jest część bardziej rozrywkowa też będzie, na którą też oczywiście zapraszamy. Będziemy o 10:00 startujemy, będziemy do późnych godzin nocnych. Mm-hmm. To trochę tak brzmi, jakby to był tweet-up, bo wy bardzo aktywnie jesteście w sieci, w internecie. I nagle te wszystkie osoby spotkają się w realu. W jednym miejscu będziemy wszyscy, tak. I to w jednym miejscu. Zapraszamy, to już w sobotę. Marta Bożenska, rzecznik prasowy Partii Republikańskiej, dziękuję bardzo. Dziękuję. To pierwszy gość wieczornego programu telewizji w Polsce.pl, a za chwileczkę z Marzeną Nykiel, redaktor naczelną portalu w Polityce.pl, porozmawiamy o tym, co dziś działo się ciekawego, a trochę się działo. Zostańcie państwo z nami.